W Grudziądzu w obecności posła Macieja Wydrzyńskiego z Ruchu Poparcia Palikota nastąpiło podpisanie porozumienia przez Rafała Matyjaska i Aleksandra Pawłowskiego, reprezentującego Stronnictwo Demokratyczne. Jest to pierwsze tego typu porozumienie w skali kraju. Reprezentanci obu klubów z Grudziądza zaprosili do współpracy również inne partie, a także organizacje działające na rzecz społeczności lokalnej. Porozumienie ma na celu podejmowanie wspólnych inicjatyw w odpowiedzi na niekorzystne działania władz miasta. Strony porozumienia mają zamiar rozliczyć program wyborczy Platformy Obywatelskiej, który zdaniem Aleksandra Pawłowskiego nie jest obecnie realizowany. Więc chciałem powitać wszystkich zaproszonych gości, dziennikarzy. Na dzisiejsze spotkanie zaprosiliśmy Państwa wspólnie ze Stronnictwem Demokratycznym. Serdecznie witam przede wszystkim naszego gościa specjalnego, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Macieja Wydrzyńskiego. Dobry Państwu. Panie posła. Witam również wiceprzewodniczącego partii Ruch Palikota w okręgu toruńskim, Janusza Wojciechowskiego. Witam serdecznie pana Aleksandra Pawłowskiego, przewodniczącego klubu partii Stronnictwo Demokratyczne w powiecie grudziąckim. Sekretarza SD w naszym powiecie pana Michała Jędrzejewskiego. Tobiasza Czechowskiego, wiceprzewodniczącego klubu partii Ruch Palikota w powiecie grudziąckim. Ja nazywam się Rafał Matyjasek, jestem przewodniczącym klubu partii Ruch Palikota w powiecie grudziąckim i razem z panem Aleksandrem jestem gospodarzem dzisiejszego spotkania. Panie przewodniczący, oddaję się. Ja dziękuję bardzo. Pozwólcie Państwo, że w tym momencie jeszcze raz serdecznie przywitam pana posła Macieja Wydrzyńskiego w imieniu was wszystkich, w imieniu sympatycznych Stronnictwa Demokratycznego w Grudziądzu. Chciałbym powiedzieć, że pan poseł Wydrzyński zdobył w okręgu wyborczym numer 5 niebagatelną sumę głosów, bo ponad 15 tysięcy głosów. Także jak po prostu na debiut, na inaugurację, bardzo dobry wynik. Świadczy to o wielkim zaufaniu społecznym i o tym, że obywatele jednak za ruchem Palikota, za takimi osobami jak pan Maciej Wydrzyński są. Pozwólcie Państwo, że w tym momencie przejdziemy do najważniejszego właściwie punktu naszej dzisiejszej konferencji prasowej, czyli podpisania porozumienia. Porozumienia, które chcemy zawrzeć wspólnie z partią Ruch Palikota w Grudziądzu i z Klubem Stronnictwa Demokratycznego w Grudziądzu. Pozwolę sobie w tym miejscu, zanim podpiszemy to porozumienie, przeczytać tekst tego porozumienia. Jest ono nazwane umownie Porozumienie dla Grudziądza. Niniejszym dnia 31 października 2012 roku zostaje zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Klubem Partii Ruch Palikota w Grudziądzu, reprezentowanym przez przewodniczącego klubu Rafała Matyjaska, i Klubem Partii Stronnictwo Demokratyczne w Grudziądzu, reprezentowanym przez przewodniczącego klubu Aleksandra Pawłowskiego. Zawarte porozumienie pod nazwą Porozumienie dla Grudziądza będzie miało, proszę Państwa, na celu wzajemną współpracę, niezależnie od prezentowanych poglądów politycznych, dla ogólnie rozumianego dobra miasta Grudziądza i jego mieszkańców. Podejmowanie wspólnych inicjatyw w celu pełnego, obiektywnego informowania społeczeństwa Grudziądza o wydarzeniach w regionie, w granicach okręgu wyborczego nr 5 i mieście Grudziądzu. Ujawniania i przedstawiania wszelkich działań podejmowanych przez władze miasta Grudziądza. Przedstawianie również propozycji autorskich rozwiązań w przypadku ujawnienia niekorzystnych działań podejmowanych przez włodarzy Grudziądza i regionu. Obywatelskie kontrolowanie i rozliczanie deklaracji i zobowiązań wyborczych składanych w 2010 roku przez partię rządzącą, to jest Platformę Obywatelską. Uświadamianie mieszkańcom i rządzącym, że działalność publiczna jest służbą, a nie grobą. Również uświadamianie społeczeństwu, że za najważniejsze wartości uważamy wolność człowieka, jego godność, kreatywność i prawo do aspiracji. Również na celu to porozumienie ma pomoc potrzebującym w zakresie prawa cywilnego, jego ochrona i poszanowanie. I co najważniejsze, proszę Państwa, Szanowni Zebrani, projekt Porozumienie dla Grudziądza pozostaje otwarty dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców, stowarzyszeń, związków, organizacji społecznych i partii politycznych. W tym miejscu poproszę o podpisanie przez pana przewodniczącego Matyjaska i przez moją osobę tego porozumienia i wzajemną wymianę tych dokumentów. Jest to dokładnie, proszę Państwa, jedna strona, krótko,
Myślę, że to jest wszystko zawarte, to co chcemy wspólnie robić. Jest to pierwsza inicjatywa tego typu w Grudziądzu, inicjatywa zawarta między dwoma partiami, które są bardzo aktywne, które są zauważalne i od lat działają na rynku grudziąckim, jeśli takiego sformułowania można po prostu użyć. Jak mówię Państwu, na koniec rozdamy ten tekst porozumienia, także on będzie ogólnie dostępny. Teraz poproszę o podpisanie, tak? Jeśli można. Państwa, jeśli pozwolicie, to może usiądę, bo będę chciał troszeczkę z komputera skorzystać. Celem naszego porozumienia, to co mówiłem, jest spotykanie się, są konsultacje, rozmowa z mieszkańcami, uświadamianie niektórych rzeczy, które dzieją się w Grudziądzu. Dlatego pozwólcie, że te nasze spotkania, chcemy je cyklicznie robić, będą dotyczyły pewnych tematów. Wiem, że najbliższym tematem, tutaj myślę, że przewodniczący Matyjasek to potwierdzi, będzie temat, który podniesiemy, aby nie dotyczył bezrobocia. Temat. I będzie to wówczas spotkanie otwarte, dotyczące bezrobocia i jego skali w Grudziądzu. W tej chwili to jest spotkanie dla sympatyków, dla prasy, konferencja prasowa. I w tym miejscu, proszę Państwa, pierwszy temat dzisiejszego naszego spotkania, jeśli można, konsultacje społeczne. Kilka słów na temat konsultacji, co my o tym myślimy, po prostu co chcemy w tym materii zmienić. Proszę Państwa, administracja każdego szczebla powołana jest po to, by działać dla mieszkańców, obywateli, by działać na ich rzecz. Uważamy, że Urząd Miejski w Grudziądzu alienuje się rzeczywistości, działa w oderwaniu od niej. Czasami obywatele, my również mamy takie po prostu odczucia, stykają się z urzędnikami, zaczynają się czuć jak Józef Kafka. Mają wątpliwości, czy celem działań urzędu jest powód, czy utrudnianie życia zwykłemu człowiekowi. Dlatego też ważne jest upodmiotowienie obywateli w ich działaniach objętych zainteresowaniem urzędu. Włączenie w proces podejmowania decyzji przez administrację, tak aby alienacja od rezultatu tej decyzji nie spowodowała niechęci wobec działań urzędów. Administracja przygotowuje wiele projektów, których adresatami są mieszkańcy, my wszyscy. Place zabaw, parki, skwery, nowe obiekty handlowe, sportowe, nowe inwestycje. Głównymi ich użytkownikami będą przede wszystkim mieszkańcy i dlatego trzeba ich pytać, co potrzebują, co lubią, a nie na siłę serwować im rozwiązania. W Polsce jednak tak się dzieje, że wielu urzędnikom, dyrektorom, naczelnikom, wójtom, burmistrzom, prezydentom wydaje się, że wiedzą lepiej. Proszę Państwa, nic gorszego. Nic gorszego. Należy, proszę Państwa, należy zasięgać wiedzy od tych, którzy będą używać tego, co ma być efektem pracy urzędników, czyli tych, którzy będą z tego korzystać. Metod konsultowania i zasięgania opinii jest bardzo wiele. To nie tylko badania sondażowe, które trochę kosztują, zlecone firmom zewnętrznym, ale przede wszystkim podkreślam, cały proces konsultacji, którym na etapie realizacji danego projektu, inwestycji, programu czy innego działania powinny być zbierane przez urzędników, zaznaczam przez urzędników, odnoszące się do tego wnioski, uwagi i opinie. Wszystko to powinno być analizowane, a następnie wybrane do realizacji wniosku, który można wdrożyć lub nie. Na końcu mieszkańcy i autorzy informacji powinni być poinformowani o efekcie konsultacji i powinna nastąpić wówczas realizacja danego projektu, która została udoskonalona dzięki tym uwagom i wnioskom. Ważne takie zdanie, proszę Państwa. Zadowolony i partycypujący obywatel lepszym użytkownikiem. To jest ważne zdanie. Jeśli ktoś zadowolony jest, partycypuje w to rozwiązanie, w to inwestycję, to jest lepszym użytkownikiem tego. W każdej gminie, proszę Państwa, w gminie powinna funkcjonować uchwała, która określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy, które powinny być organizowane w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy. O tym, co i jak trzeba konsultować z organizacjami pozarządowymi, mówi ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Taka uchwała powinna określać, jak konsultacje organizować i przeprowadzać. Jeszcze raz podkreślam. Ta uchwała powinna dokładnie określać, jak takie konsultacje organizować i przeprowadzać. Siła
konsultacji, proszę Państwa, polega na tym, że można uzyskać konsensus, a nie tylko kompromis. Przejdę teraz może do Grudziądza. W Grudziądzu obowiązuje uchwała nr 1899, łamane przez 11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 października 2011 roku. Czyli uchwała nowa, świeża, można powiedzieć, która obowiązuje dokładnie, proszę Państwa, od 2 miesięcy, 2 miesiące temu została uchwalona. Uchwała to jest w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Grudziądza. Uchwała ta jednak nie określa, jak konsultacje powinny być organizowane i przeprowadzane. Nie ma słowa. Jest to uchwała, naszym zdaniem, ułomna. Czy ktokolwiek z mieszkańców Grudziądza miał, proszę Państwa, możliwość uczestniczenia w konsultacjach społecznych dotyczących na przykład nowych inwestycji, usytuowania punktów usługowych w poszczególnych dzielnicach Grudziądza, budowie ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, budowie hotspotów, urządzania skwerów, koncepcji zagospodarowania parku miejskiego, ustawiania latarni oświetleniowych i wielu, wielu innych rozwiązań dotyczących głównie mieszkańców. To, co mówię, to jest nic nowego o tych latarniach, o tych hotspotach. Wiele miast, wiele władz we wielu miastach z mieszkańcami przeprowadza konsultacje w takich sprawach, a nie tylko informacje na tablicy w BIP-ie wybierz, na tablicy, gdzie są informacje BIP-u, albo czasami od czasu do czasu na osiedlu, na jakimś drzewie albo słupie wisi informacja, że tu albo tu będzie budowany obiekt jakiś przemysłowy, szkodliwy dla danego osiedla, dla mieszkańców Grudziądza. Program wyborczy, tu bym chciał przejść, Platformy Obywatelskiej w Grudziądzu na lata 2011-2014, o nazwie takiej ładnej, miasto z perspektywą, z dala od polityki, obejmuje 3 priorytety, proszę Państwa. 3 priorytety. Pierwszy priorytet to jest stawiamy na gospodarkę, celem jest zmniejszenie bezrobocia o połowę. Tego tu nie będziemy poruszać. Przejdziemy do drugiego priorytetu, który mówi o tym, że poprawiamy jakość życia. Celem jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia w Grudziądzu. I trzeci priorytet, który nas zainteresował, który jest tu między innymi tematem mojego wywodu, to jest priorytet trzeci. Wyzwalamy energię mieszkańców, obywatelski Grudziądz. To jest dosłowny cytat z programu Platformy Obywatelskiej. Celem tego priorytetu ma być zwiększenie zaangażowania inicjatywy mieszkańców we wspólnym budowaniu miasta. Jednym z działań w priorytecie trzecim miało być według programu Platformy Obywatelskiej w Grudziądzu. I teraz cytuję. Słuchajcie Państwo, 3 takie punkty. Utworzenie dzielnicowych centrum aktywności wyposażonych w szybki internet, salę komputerową, bibliotekę multimedialną. Jeden z punktów tego działania w priorytecie trzecim. Drugi. W Urzędzie Miejskim ustanowimy odpowiedzialnych za każdą dzielnicę, którzy będą łącznikami pomiędzy mieszkańcami a władzą samorządową. Drugi punkt i trzeci, ostatni. Powołamy, utworzymy fundusz, w cudzysłowie, małych ulepszeń, z którego finansowane będą zgłaszane przez mieszkańców inicjatywy. Koniec cytatu. Mamy rok 2012, proszę Państwa, i nasuwają się pytania, co zrealizowano lub na jakim etapie są działania, o których mówiłem powyżej. Naszym wspólnym zdaniem nic. Zero działań i realizacji ze strony prezydenta, Urzędu Miasta i rządzącej partii, czyli Platformy Obywatelskiej. W temacie konsultacji społecznych zwrócimy się do Urzędu Miasta oczywiście, bo wierni chcemy pozostawać, i do prezydenta z żądaniem realizacji zobowiązań wyborczych i jak najszybciego ustalenia trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych. Proponujemy, proszę Państwa, bo nie tylko chcemy tutaj mówić o tym, czego nie ma, co powinno być, ewentualnie krytykować, proponujemy tutaj jako ruch Palikota i Stronnictwo Demokratyczne w Grudziądzu następujące działania. Jak najszybszą realizację przez Urząd Miasta w Grudziądzu 3 wymienionych wyżej działań, a zapisanych w programie. Pomoc ze strony naszych członków i sympatyków w realizacji i organizacji konsultacji społecznych, które powinny być naszym zdaniem przeprowadzane na każdym etapie. I również pomoc w ustalaniu tematów dotyczących konsultacji społecznych, a zgłaszanych przez mieszkańców Grudziądza, naszych członków i sympatyków. I to by było może tyle, gdy chodzi o temat konsultacji społecznych. Temat uważamy, że to jest bardzo ważny, dlatego staraliśmy się go tutaj poruszyć. Także, proszę Państwa, to jest wszystko, co ja miałem na ten temat do powiedzenia. Na temat, bardzo żeśmy analizowali uchwałę Rady Miasta z 26 października, ja to Państwu udostępnię, gdzie rzeczywiście w tej uchwale uzasadnienie jest bardzo niezrozumiałe. Tutaj żeśmy to czytali,
w gronie troszeczkę większym, będziecie mieli okazję jako dziennikarzy zapoznać. Tutaj rzeczywiście nic się nie mówi, w jaki sposób realizować i organizować te konsultacje społeczne. Jeśli to nie jest zapisane w uchwale, no to jak te konsultacje mają przebiegać? To jest uchwała, która została uchwalona niecałe dwa miesiące temu. Także później pozwolę sobie, proszę Państwa, to tutaj wszystko przekazać. To może by było na tyle, gdy chodzi o ten temat. To ja może teraz proszę bardzo. Oddam głos panu posłowi Maciejowi Kędzińskiemu. Ja bardzo krótko chciałem tylko bardzo podziękować za zaproszenie. Jest mi bardzo miło, że mogę dzisiaj być w Grudziądzu, uczestniczyć w podpisaniu tego porozumienia dla Grudziądza. Myślę, że Grudziądz jest jednym z wielu miast naszego województwa, które bardzo potrzebują takich inicjatyw. No i liczę oczywiście też na to, że ta inicjatywa zainicjuje jakby podpisywanie kolejnych takich porozumień w innych miastach, nie tylko naszego regionu i województwa, ale również w całej Polsce. Będziemy tymi pierwszymi, którzy pokazali, że takie porozumienia są możliwe ponad podziałami, mimo troszeczkę innej linii politycznej możemy się porozumieć i wspólnie robić coś dla dobra mieszkańców miast i powiatów. Jesteśmy ruchem obywatelskim, jak Państwo wiecie, mówię tu o ruchu Palikota, oddolnie działający, oddolnie powstałym i to odróżnia nas od wszystkich partii politycznych i myślę, że jesteśmy jedyną organizacją na dzień dzisiejszy w naszym kraju, która w ogóle jest zdolna dokonać jakichkolwiek zmian. Także bardzo dziękuję jeszcze raz za to zaproszenie. Jest mi bardzo miło, że mogę tutaj z Państwem być. Dziękuję za uwagę. Jeżeli są jakieś pytania, czy mediów, czy tutaj zgromadzonych na sali, to bardzo proszę, to jest ta chwila. Proszę bardzo, jest Pan poseł do dyspozycji. Ja myślę tutaj, Pan Maciej Wydrzyński, my również, jeśli będziemy w stanie odpowiedzieć na jakieś pytania nurtujące Państwa ewentualnie, dotyczące nie tylko tego tematu, innego, zapraszamy. Tak, jeszcze chciałem powiedzieć, że jeżeli będziecie mieli Państwo ochotę nawet zadać pytania jakieś na piśmie i konkretnej odpowiedzi, będziecie oczekiwali, to oczywiście zapraszamy do biura poselskiego w Toruniu na ulicy Mostowej 38. Można takie zapytania składać. Ja chętnie odpowiem również na piśmie, żeby był na to jakiś dokument do nas. Zapraszam. Korzystając z okazji jeszcze chciałbym przekazać mojemu koledze Rafałowi Matyjaskowi, z którym współpracujemy właściwie od zarania tej partii, od pierwszych dni, legitymację asystenta społecznego posła. I chciałbym, żeby ta legitymacja przypominała mu zawsze, żeby działać w słusznej sprawie dla mieszkańców nie tylko Grudziądza, ale również powiatu. Bardzo cieszę się, że mogę mu ją przekazać i chciałbym, żeby to był taki dowód mojej sympatii dla Rafała i podziękowanie za jego dotychczasową pracę. No i oczywiście zachęta do dalszej pracy na rzecz Grudziądza i regionu. Mogę obiecać, że na pewno nie zawiodę i będę działał tak jak do tej pory. Nie wątpię, dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma... Proszę bardzo, czy może w taki sposób przypłynie tu gdzieś w kuluarach, jak zakończymy, proszę Państwa, także no, proponujemy dowolną formę, także jesteśmy do dyspozycji. Nie ma pytań, więc dziękuję wszystkim Państwu za przybycie, że mogliście być świadkami tego naszego porozumienia i zapraszam jeszcze raz wszystkich do współpracy, czy to mieszkańców miasta, czy partie polityczne, stowarzyszenia. Jesteśmy otwarci. Biuro Ruchu Palikota w Grudziądzu mieści się na ulicy Rybny Rynek, Biuro Stronnictwa Demokratycznego na ulicy Toruńskiej. Zapraszamy. Dziękuję bardzo.